Siemaneczko, cześć, witam, jestem Bartul. Zaczynamy nową serię Zagrajmy w Tajmizja. Generalnie jest to trzecioosobowa gra CRPG akcji z silnym Souls-like'owym aspektem, której akcja rozgrywa się w mrocznym settingu fantasy. Za produkcję odpowiada studio Over Border. Fabuła w grze pozwala graczowi wcielić się w postać o imieniu Corvus. Jego historia owiana jest tajemnicą. Protagonista, mimo iż jest człowiekiem, to posiada cechy oraz umiejętności przypominające kruka. Mimo tego Corvus jest ostatnią nadzieją królestwa Hermes, które po latach stosowania alchemii znalazło się na skraju upadku. Rozgrywka w Tajmizja zręcznie miesza kilka popularnych w dzisiejszym świecie rozwiązań. Akcje za pleców bohatera dynamiczne i nastawione na tempo pojedynki CRPG-owe. Aspekty takie jak rozwój bohatera i umiejętności specjalne, a także piekielnie trudnych wrogów oraz bossów. Corvus, nasz bohater, może poruszać się biegle w jednym z kilku dostępnych styli, m.in. walka, alchemia i magia. Tylko od nas zależy, w którym odnajdzie się on najlepiej. Ważnym aspektem jest także odpowiednio dobrane wyposażenie. Jak na grę stworzoną przez niewielkie studio, Tajmizja w momencie premiery prezentowała przyzwoity poziom graficzny, zwracając uwagę swoją stylistyką czy też pracą świateł. Jak widzicie, gra jest niestety po angielsku, nie ma spolszczenia, szukałem. Notabene gra jest dosyć krótka dla wprawnego gracza, można ją ukończyć w 5-6 godzin. Dobra, nie przedłużam. Rozpoczynamy nową grę. Zobaczymy teraz krótkie wprowadzenie. Nie będę wam czytał, dlatego że te napisy dosyć szybko uciekają, więc jak ktoś ma ochotę, to może sobie spauzować film. Skupimy się oczywiście na stricte gameplayu, lore pominiemy, tutaj fabuła w tej grze jest szczątkowa, także oczywiście wszystkie dokumenty będę zbierał, jak ktoś ma ochotę je czytać, to będzie musiał sobie spauzować film. Króciutka seria, odcinki będą w granicach 30-40 minut. No co? Kolejny Souls-like na kanale. Zobaczymy. Kilku bossów tutaj jest do pokonania. No i mordeczki. Dziękuję wszystkim za suby, komentarze, lajki. Bardzo motywuje to. Do nagrywania. Basic controls. Ok, tutaj mamy informacje dotyczące poruszania się. Generalnie tak, w grze jak widzicie, możemy chodzić w ten sposób. Możemy robić uniki, tylko to w tym momencie jest zablokowane. Administration order. Dobra. I tu musimy jeszcze kliknąć escape. I tak, tutaj mamy statystyki bohatera, który nazywa się Corvus. No to nie będę wam tutaj tego czytał, bo to widzicie. Mamy tutaj talenty, także jest tutaj troszkę tego wszystkiego. Cyber to jest ten podstawowy atak. Tutaj mamy parowanie, uniki. Claw to jest tak jakby taka pięść, bo generalnie w tej grze jest taka sprawa, że przeciwnicy mają jakby dwa paski, biały. Jak ściągniemy ten biały, to pojawia się zielony i wtedy musimy zadać atak tą rękawicą czy pazurami. Zresztą za chwilkę o tym powiem, jak przyjdzie czas na walkę. Dobra, weźmy to. Follow the commands and search for the course. Zapomniałem jeszcze o tym powiedzieć. Mamy tutaj, jak widzicie, miksturkę leczniczą. Ona nam przywraca 150 punktów życia. Mamy ich 3 sztuki. Miksturkę można ulepszać i to nawet sporą liczbę razy. Dodatkowo możemy tutaj jakiś efekt sobie nałożyć. Także o tym też wspomnę później. Saber attack, wounds and execution. Use to perform a cyber attack, use Nun Zero to dodge enemy attacks. Ok, ja sobie zaznaczę przeciwnika. A widzicie?
Ma taki teraz zielony pasek i możemy... A, nie mogę teraz. W prologu nie wszystko jest odblokowane. Mamy Cyber Attack Execute Days Enemy. Czyli za taki oszołomiony, tak? W grze jest też osiągnięcie, w którym musimy zniszczyć 1000 beczek. Uniki później możemy ulepszać, zwiększając nam tutaj troszeczkę zasięg. Możemy je robić dwukrotnie. Jak widzicie, mamy 300 punktów życia, 150 punktów energii w lewym dolnym rogu. Use end just before the enemy attacks hits Corvus to deflect it. Powiem wam, że z parowaniem to ja niestety nigdy nie byłem dobry. Więc o, to jest parowanie. Nie wychodzi mi to, więc z tego nie będę korzystał. Tutaj na potrzeby samouczka możemy ewentualnie... Widzicie? Raz mi się udało. Gra jest bardzo dynamiczna, szybka. Można biegać. Aha, wiecie co? Nie można w tej grze skakać. Nie można w tej grze skakać. Co prawda mamy umiejętności, które pozwalają nam wbić się w powietrze i zadać atak z góry, ale to tylko talenty. Dobra, możemy lokować przeciwników, to już przed chwilą zrobiłem. Później będziemy mogli... proszę, zdobyliśmy klucz. Później będziemy mogli odzyskiwać życie i energię podczas egzekucji, tylko musimy nabyć talent. Ten talent jest... aha, to jest to... w tej chwili zablokowane, to wam je pokażę. Ale powiem wam szczerze, że bardzo podobają mi się te rysunki. Wszystko jest takie przejrzyste, schludne, fajnie opisane. Nie ma za dużo tego tekstu, więc człowiek się nie gubi. Są gry na przykład jak Baldur's Gate 3, gdzie mamy opisy jakichś tam przedmiotów, czy miksturek, czy czegokolwiek na kilkanaście zdań. No mi się to nie podoba osobiście. The claw attack właśnie deals a lot of damage to enemy wounds and prevents them from healing. No właśnie, przeciwnicy mogą się leczyć. O, widzicie? I teraz mu zabieram tym atakiem pasek zdrowia. Czyli mu ściągam ten biały pasek. Taki swoisty pancerz. Oczywiście tym zwykłym atakiem też ściągamy mu życie, ale chyba większe obrażenie zadajemy właśnie tym atakiem. Tym szponem. Each enemy has a unique block weapon and Corvus can reap this from his own use. Hold to fuel charge Corvus Claw and release to Raven a plug weapon. Ok, czyli... o, zrobimy coś takiego. Casting a Revate plug weapon. I teraz mamy, jak widzicie, tutaj... w prawym dolnym rogu taki toporek. Zaraz go użyjemy. Pokażę wam, jak to działa. O! Bardzo fajna umiejętność. Tych umiejętności jest naprawdę dużo. O, i możemy teraz... o! A! Kurde, widzicie? Naładujemy. O! I znowu mamy ten atak. Dobra, muszę się uleczyć chyba. No i teraz możemy oczywiście... Ten przeciwnik używa noża i mamy teraz atak nożem. Widzicie, nie toporem. Atakujemy. Także atak będzie inny. Co ciekawe, te ataki można ulepszać. Tylko oczywiście musimy zbierać odłamki. W prologu jest to na razie zablokowane. Co to, jakiś cmentarz? I mamy beacon.
czyli swoiste ognisko z Dark Souls. Możemy tutaj oczywiście odpocząć, odzyskać miksturki i tak dalej, i tak dalej. Możemy też oczywiście wbić sobie poziom na wyższy. Gdzie mam 2 na 3. Jak tutaj sobie kucniemy. To mamy level up, unlock talent, block weapon, potion, use for getting father i tak dalej. Tutaj mamy Hermes Fortress. Jest to taki prolog, tak? Lokacja, nazwa lokacji. Search for the chorus. Chorus. Póki co, jak widzicie, gra jest dosyć liniowa. Critical attacks and feather attack. When a green light appears before an enemy attack, they will perform a critical attack. They cannot be deflected. Instead, Corvus must move out of range or use the feather attack. Dobra. Page down. Mamy tutaj atak. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Dobre jest. O! Gdzie teraz atakował? A ja mu zablokowałem ten atak. Dobra, mamy key to cemetery. I mamy, jak widzicie, ten atak mieczem. Zaraz sobie sprawdzimy, jak to działa. Ogólnie, jak widzicie, grafika jest całkiem ładna. Taki w skali 10-punktowej to dałbym 6,5, 7 na 10. Ale nie zawsze grafika jest najważniejsza w grach. Tak mówię, będę się starał tutaj te dzienniki wszystkie podnosić. Jak ktoś ma ochotę, to może to przeczytać sobie. Ja dzisiaj się średnio czuję. Głos mam trochę zmieniony, ochrypnięty, gardło mnie trochę boli. Także przepraszam z góry za to, ale odcinki muszą być nagrywane, nie może być przerwy. O kurde, mamy trzy ścieżki. I no, ogólnie się gra przyjemnie, naprawdę. Nie mam na razie grze nic do zarzucenia. Wręcz przeciwnie. Ła! Nie lubię przeciwników, którzy mają właśnie włócznie, bo... W ogóle animacja ognia bardzo mi się podoba. Nie wiem jak wam, ale ogień w tej grze jest naprawdę na wysokim poziomie zrobiony. O, wiecie co? Użyjemy o tego. A teraz użyjemy tego. O. I wyciągniemy mu atak włócznią. W prawym górnym rogu jest... to są punkty wspomnień. Za te punkty levelujemy oczywiście i tak dalej. Dobra, zobaczmy ten atak. Nie udało mi się wyciągnąć. Umiejętności. No i tutaj mamy jakiś kolejny dokument. Jak wejdziemy sobie tutaj w collection, to mamy tutorial, lore, story, receive i składniki. Ło! 5 na 94. Dużo tego jest. I to jeszcze widzę, nie jest według kolejności, tylko tak rozsiane. Dobra. W prologu nie możemy levelować, nie możemy żadnych talentów nabyć nowych. No, nasza postać też całkiem fajnie wygląda. Trzeba przyznać. Wiecie co, może się uleczymy. 150 życia. No i została nam ostatnia ścieżka. O kurde,
O kurde. Ej, nie mówcie, że będziemy walczyć z bossem. Już na tym etapie? No w sumie w Soulsach było podobnie. Ja pierdziela. Shit. No, wygląda groźnie. Wark. Ciekawe, co by było. Uleczył się. Uleczył się, skubaniec. Już mnie zabił. Ej, nie mówcie, że będę musiał z nim jeszcze raz walczyć. O! Przyniosło mnie do jakiegoś sanktuarium. Corvus, you are finally awake. I was worried about you. You were badly hurt. Luckily, you made it back in time. Corvus, do you remember what you did? You need the right formula to use Herma's answer. Okay. It appears that injury caused you to lose your memories, or perhaps it would be helpful to start with a description of what you still remember. Come back when you've got siomucha, your memories in order. Until then, you can walk about around. It may help jog your memory. Okay. Musimy odzyskać pamięć. Musimy chodzić i zbierać wszystko po kolei. Na przykład takie dokumenty. Hermes Royal Bulletin. Bulletin. No ładnie to wszystko wygląda, no. Co tu dużo mówić. Nie taki to szczyt marzeń. O, map menu. Corvus can recall his memories by revisiting location and quest in the map. More memories and location are unlocked when Corvus shorts the to remember. Okay. I tutaj mamy lokalizację Sea of Trees. Search for the cores. To chyba pierwsza lokacja, którą będziemy zwiedzać. O. Ace Emil's Journal. No tutaj te drzewka, krzaczki. No fajnie to wygląda wszystko ładnie. Podoba mi się. A wam? Edward the Blessed Notes. Patrzcie, tam jest jakaś ścieżka. Nie wiem, czy to później odblokujemy. Czy nie. Dobra, chciałbym wydać trochę tych punktów. Dobra, nie pozostaje nam nic innego, jak opuścić tutaj tą siedzibę. Ancient Wars by the Gate. He who examines himself shall never be lost. Aha, czekajcie, bo ja tutaj nic nie mogę zrobić. W takim razie musimy chyba skorzystać z mapy i wybrać sobie tą lokację, tak? A, to tak w taki sposób, czyli się przenosimy jakby przy pomocy mapy. No co, po tych 15 minutach mogę powiedzieć, no 18. Że gra jest całkiem spoko. Level up menu. O właśnie, Corvus can use a memory shard to enchant his attribute strange vitality plug.
Dobra. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj mamy coś takiego jak. O właśnie, Collection of Memories. W momencie, kiedy to użyjemy, to nam się tutaj te w prawym górnym rogu wspomnienia powiększą. Mamy 1144. 1144. O, Bloodstained Dagger. Use this item to return to the last visited beacon and lose all memories. Memory shards. Widzicie? Możemy się wrócić do kryjówki, do beacona, ale stracimy wszystkie wspomnienia. I no, tutaj mamy te klucze, które zdobyliśmy. Mamy 2144. Mam nadzieję, że trochę poziomów bijemy. Na razie jest tylko odblokowane to. I teraz tak, tutaj wbijemy sobie siłkę. To nam się zwiększa attack damage o jeden punkt i amount of wounds. To są jakieś zadane rany. Coś w tym stylu. Tutaj mamy health plus 14 punktów. I tutaj mamy claw damage i energy. Energia jest potrzebna właśnie do używania tych zdolności, które są dosyć mocne i pomagają w walce. Natomiast energia, wiadomo, życie to życie. Myślę, że po jednym punkcie wbijemy w każdy atrybut. Mamy czwarty poziom. Tutaj mam informację, ile potrzebujemy kolejnych wspomnień, żeby wbić poziom wyżej. Corvus can use talent points to learn new talents. Talents can be unrelated at any time, so experiment with different playstyles to prepare for the various challenges that lie ahead. Okej. Dobra. Memory shard are used to level up. Dobra, lecimy. Mamy jeszcze czas. A, proszę, skrót. To mi się podoba. Pogramy troszkę. Jeszcze. Widzicie, nie mam możliwości skakania, więc tam nie wyjdziemy. Osobiście uważam, nie uważam to za minus. Aczkolwiek brak skakania troszeczkę ułatwia producentowi w ogóle tworzenie gry, bo wiadomo, jak można skakać, to można się gdzieś tam wspinać. A tutaj musimy chodzić po płaskim terenie, ewentualnie wchodzić po drabinie. Mamy tutaj jakiś. O, Collect of Memories, level 1. No i spoko. Warto, widzę, eksplorować. Gra nagradza. Musimy naładować na pełni. Dobra, dopiero teraz zyskujemy umiejętność. O kurde, a jak tam wejść? Może tędy? I ciapniemy go. Dobra. Tutaj prawdopodobnie. A proszę, jest przejście. Jest przejście. Mamy kolejny dokument i mamy wspomnienia zebrane. Ucie. Możemy się wspinać po drabinie. Możemy wspinać się szybciej też. O kurde, coś mocniejszego tu nas. Mamy 900. O, i mamy Hand Axe Skill Shards. Dzięki tym odłamkom jesteśmy właśnie w stanie ulepszyć umiejętności. Twilight Circus Poster.
Czekajcie, które to ja przyszedłem, bo rozgłupiałem. O! Moment, moment, czekajcie, bo się zgubiłem. Ja na drabinę wszedłem. A, tutaj, dobra. Coś żeśmy przyszli, okej. Okay. No, mamy kilka ścieżek, tutaj jest jedna jakaś. Tutaj jest jedna ścieżka. Three blessed manuscript. No tu nie będziemy zeskakiwać. A, drabina. Nie mówię, że to jest skrót. No, mamy skrót odblokowany. Dobra. Fantastycznie. A taki skrót w sumie niewielki, bo daleko żeśmy nie przeszli. Dobra, czyli to ścieżka zbadana. Teraz pójdziemy może tu. Albo czekajcie, może tu. A co to jest? O, zaskakiwać się da, ale widzicie, wchodzić nie możemy, skakać nie możemy. Aha, no okej, wróciliśmy się, no, ale dobra, mamy dokument zebrany, więc spoko. Czyli tutaj, okej, mam jakieś strzałeczki, ale nie ma żadnej informacji, co tutaj znajdziemy. Uwaga. Wow, ale niespodzianka. Mamy umiejętność knife. Będziemy mogli tą umiejętność sobie ulepszyć. Ogólnie fajnie się gra. Naprawdę. Twilight Circus Requirement AD. Co to jest? O kurde! Gaz! Pytanie, czy ten gaz możemy jakoś zniszczyć, zniwelować. Za zniszczenie 1000 beczek jest osiągnięcie. Wiecie, to ludziska powolutku będziemy kończyć. Jeszcze zobaczymy tutaj, jak tu przejść. Cholera. A może to trzeba zniszczyć? No właśnie. Okej, okay, udało się. To jest fajne, że jak wyjdziemy z gry, to wracamy do tego samego punktu, więc nawet jeśli beacona nie znajdziemy, to gra nam się zapisze.
Corus can use a skill shards, wiem. Możemy ulepszać te umiejętności właśnie, to jest super. Myślę, że to będzie chyba dobry moment, żeby sobie tu skończyć. Tak, moje odcinki nie będą długie, bo gra jest krótka, więc... no to cóż, to wszystko z mojej strony. Napiszcie, czy wam się gra podoba, co o niej sądzicie. Oczywiście ja wam dziękuję z góry za łapki w górę, komentarze i suby. Liczę, że coś tam po sobie zostawicie. No i co, widzimy się w następnym odcinku kolejnego dnia. Trzymajcie się, cześć!